Cześć MTV Clips, tu siostry albańskie Agnieszka i Ula. Witamy w naszych skromnych progach. Zapraszamy. Chodźcie teraz za nami. Pokażemy wam hol. Oto nasz kominek. Rozpalamy go w chłodniejsze dni, także sprawdza się. I tutaj warto w holu też zwrócić uwagę na piękny sufit i żyrandole. A teraz możemy przejść do jadalni. Tutaj w tym pomieszczeniu jemy śniadania i obiady. Mama nam właśnie często gotuje jakieś polskie potrawy, nawet jak jesteśmy w Anglii. To potrafi nam przyrządzić pyszne pierogi, pyszne zupy, barszcz, żurek. Także tu właśnie nas mama rozpieszcza. Tutaj jest nasz salon, olbrzymi. Właściwie się ludzie śmieją, że jest tak wielki, że możemy nawet grać w tenisa. Tutaj właśnie widać nasz basen. Pływamy prawie codziennie. Tak, dość często. Po treningach, po meczach, żeby się rozluźnić. Mamy tutaj też jacuzzi. Koła ratunkowe i skrzydełka są schowane, żeby wstydu nie było, ale tak naprawdę staramy się jednak bez nich. A oto nasz bar, do którego przechodzimy po każdym meczu, po każdym treningu. Omawiać, ile zrobiłyśmy double-outów. Także ja tutaj przyrządzam drinki, oczywiście bezalkoholowe. A jeszcze przed basenem znajduje się taka salka, idealna na aerobik, albo na przykład na tańce, także... Nie mamy muzyki, bo byśmy tutaj coś takiego pokazały nam za szalonego, ale możemy coś zaimprowizować. No, zaczynamy. Także jak gdzieś idziemy wieczorem ze znajomymi, czy na imprezę, to zazwyczaj jesteśmy pierwsze na parkiecie i ostatnie. I ostatnie wychodzimy. Działa? Może nawet sprawdzić wodę, bo nawet nie wiem, jaka jest teraz woda. O Jezus! Nie będziemy teraz chodzić na pewno. Tak. Ale zapraszam całą ekipę też na basen. A po przepłynięciu 30 km w basenie odpoczywamy sobie tutaj na tych właśnie leżakach i słuchamy muzyki. Najczęściej właśnie jest to stacja MTV. Najbardziej lubimy muzykę taką bardzo hip-hopową, czarną muzykę, także 50 Cent, Eminem są naszymi takimi ulubionymi wykonawcami, aczkolwiek też bardzo lubimy Beyoncé, Rihannę. Także mi się wydaje, że znamy każdy rodzaj muzyki, bo jednak podróżujemy tyle czasu, tak naprawdę 10 miesięcy w roku, że każda muzyka jest dobra. Take a breath, take a deep, calm yourself, he says to me, if you play, you play for key. I oto właśnie jesteśmy w naszej kuchni. Jednak bardziej królestwo naszej mamy, ponieważ my kompletnie nie potrafimy gotować. Niestety nasze umiejętności kończą się tylko na zagotowaniu wody na herbatę i ewentualnie zrobieniu sandwicha. Aczkolwiek wchodzimy tutaj czasem do kuchni, ponieważ jest tutaj ogromne lustro, którym się możemy przeglądać. Tak, którym się możemy ładnie przeglądać. I teraz pokażemy, co mamy w lodówce. Niestety nie jest to dużo rzeczy, aczkolwiek... Nasze ulubione są. Tak. Przede wszystkim... Truskawki. Uwielbiamy truskawki ze śmietaną, z taką gęstą śmietaną, także tak zwaną taką bombę kaloryczną. Ale potem gramy kilka godzin i od razu spalamy. Mamy tutaj też dużo soków. Arbuz też jest dobry na bardzo gorące dni, bo jednak tutaj teraz w Anglii jest około 30 stopni codziennie, bez żadnych deszczów, także arbuz jest idealną przekąską, na przykład po obiedzie. A teraz przejdziemy na pierwsze piętro. Stop, falling, stop, falling,
pokażę wam cały sprzęt, który mamy na Ungedon. To przede wszystkim są buty, które zupełnie się różnią od innych butów na inne różne nawierzchnie, także tutaj widać koreczki. Bo jednak trawa jest strasznie śliska, także trzeba mieć specjalnie buty na tą nawierzchnię. A tutaj pokażę wam jeszcze rakiety, którymi gram. Mam ich 8 w sumie z sobą, to zależy na ile wyjeżdżam, ale przeważnie jest to od 6 do 8 rakiet. Ale tak naprawdę zużywam na meczu tylko 2, ale wiadomo, że się trenuję, jest kilka meczy single double, więc muszę ich mieć kilka w zapasie. I w torbie tenisowej też zawsze jest miejsce na naukę. To są właśnie materiały, które musimy się nauczyć, ponieważ studiujemy na AWF-ie turystykę. Tego jest bardzo, bardzo dużo, ale zawsze znajdujemy czas, żeby właśnie się nauczyć i żeby zdać egzaminy. Oto jedna z naszych łazienek, które mamy w domu. Mi się wydaje, że moja ulubiona, bo tu jest jednak najfajniejsze jacuzzi, które widzimy na samym środku. To obowiązkowo muszą być lakiery do paznokci. Tak. Mamy właśnie różne rodzaje kolorów. Ale oczywiście króluje czerwień i róż, to tutaj tak. Nie ma warta, żeby było inaczej. Oczywiście też niezbędna jest prostownica naszych kręconych włosów. Samochodowa to jest taka. Tak, nie ruszamy się bez niej, tylko jest taka malutka. Wszędzie ją można wziąć. I troszkę takich babskich rzeczy, ale tak naprawdę tutaj jest tego niewiele, bo mamy parę łazienek, więc to jest tylko taka nieliczna część naszych kosmetyków. A teraz zapraszamy do kina. To też jest jedna z naszych ulubionych trochę pomieszczeń, gdzie faktycznie codziennie oglądamy jakiś film. Nasze ulubione to są chyba horrory, ale komedie romantyczne też i ogólnie komedie, ale tak naprawdę chyba lubimy każdy rodzaj filmu. Tak. A teraz niestety muszę się z wami pożegnać, bo mam trening zaraz i jutro mam mecz. Także żegnam wszystkich i papa MTV. Ja zostałam sama, ponieważ dzisiaj nie mam treningu, ja dzisiaj odpoczywam. Także zapraszam was do obserwatorium. A tutaj jest nasze obserwatorium. Czasem jak mamy właśnie chwilkę wolnego czasu wieczorem, to przychodzimy tutaj, żeby poglądać gwiazdy i czasami poglądamy sąsiadów. Oto jest moje auto. Bardzo je lubię za szybkość i za moc. Nie muszę się też męczyć z biegami, ponieważ jest automatyczna skrzynia biegów. Ale najbardziej to auto lubię za to, że ślicznie wygląda. Proszę zobaczyć, jak tutaj mają piękne lampy. Oraz fajny znaczek. Tutaj właśnie widzimy nasz drugi basen, ponieważ pierwszy już widzieliśmy w środku. To jest chyba nasze ulubione miejsce z Agnieszką tutaj, w tym całym domu, ponieważ uwielbiamy leżeć plackiem na słońcu. I właśnie teraz widzimy, że ten basen się czyści, ponieważ ostatnio właśnie tutaj zrobiliśmy dużego grilla. Było bardzo dużo znajomych i często w sumie tutaj odwiedzają, także może tutaj właśnie wszystko im pokazać cały dom i robić fajne imprezy. I tutaj chcę wam pokazać fajne miejsce przy fontannie. Po prostu lubię spędzać czas, ponieważ nic nie słychać, tylko szum wody. Więc często tutaj przychodzę, żeby poczytać książkę lub położyć się do egzaminów na studia. Niestety już nie mam więcej czasu dla was, ponieważ mam swoje obowiązki, ale było bardzo miło, więc pa pa! Thinking of places.